Witam was w kolejnym tygodniu. Jak zwykle wróciłam w pracy i właśnie przyszła paczka, którą zaraz sobie z wami otworzę, bo zamówiłam moje wielkie marzenie, wiecie. Tyle lat czekałam, żeby sobie kupić pewne buty i znalazłam je na Vinted, bo one już nie są produkowane. Ale kiedyś jeszcze, o matko, jak jeszcze 100 lat temu czytałam jakieś czasopisma typu Party, wiecie, takie typowo plotkarskie, jakaś celebrytka miała je ubrane na nogach, już nawet nie pamiętam kto, chyba Magda Mołek, chociaż nie, od Magdy Mołek chyba Meliski wtedy wytrzasnęłam, ale nieważne, któraś jakaś celebrytka kiedyś miała, tak mi te buty zapadły w pamięć, że zawsze sprawdzałam, czy gdzieś je znajdę w jakiejś super cenie, no i ustrzeliłam je w ogóle za 10 euro razem z przesyłką, czyli ja nie wiem, za buty zapłaciłam 6 euro. Zobaczymy, w jakim są stanie i wiem, że różne są opinie, jeżeli chodzi o kupowanie używanego obuwia, natomiast nie mam z tym absolutnie żadnego problemu, umiem sobie buty zdezynfekować, więc o to się nie boję, ale jeżeli chodzi o zakupy na Vinted, no to właśnie już się przygotowuję powoli do urlopu, bo mój przyjaciel dostał w końcu wizę, więc możemy już planować dalszą część podróży, bo na razie mieliśmy tylko kupione bilety do Nowego Jorku, no i powrotne z Japonii do Berlina, także możemy już w końcu kupować dalej bilety, bo tak też żeśmy się wahali, czy może nie zmienimy planu w razie, jakby nie dostał wizy. Ja ST już też mam klepniętą, także no, możemy podróżować i planować dalej, także będę musiała na Vinted poszperać, a potrzebuję jakieś shorty, ale wiecie co, pakowanie się do małego podręcznego bagażu, muszę mieć ze sobą drona, kamerę, jakieś maskę do pływania, może akurat tego nie wezmę, jeżeli kupię, ale różne, multum rzeczy, które po prostu są przydatne w podróży, do takiego mojego plecaka ciężko spakować, więc już robię selekcję w głowie, co muszę zamówić, co mam, czego nie mam i na przykład nie wezmę żadnych jeansów ze sobą w podróż, polecę i pojadę tylko z leggingsami z Ocean Apart. Nie wiem, czy słyszeliście o tej firmie, czy nie. Ja ją wyczaiłam na Vinted. Gdzieś mi się zaczęły wyświetlać cały czas polecajki tego Ocean Apart, w sensie polecajki, sugestie, jeżeli chodzi o leggingsy. I w końcu z ciekawości zamówiłam, bo jakąś super cenę znalazłam za nie. Nie zapłaciłam 20 euro chyba za zestaw top i leginsy, nowe z metkami były. I co? I zakochałam się. I później mi dopiero, nie wiem, czy to kumpela, chyba mi koleżanka powiedziała, że ej, ja ich znam z Instagrama. Ja mówię, co? Zazwyczaj wiecie, te marki, które się reklamują takie na Instagramie wśród influ, to raczej podchodzę do nich z wielkim dystansem, ale te Ocean Apart są po prostu amazing, to są najlepsze leginsy na świecie, nic nie prześwituje, są jak druga skóra, pas się nie zwija, no po prostu coś rewelacyjnego, no i potrzebuję jakichś krótkich spodenek i stwierdziłam, no nie będę brać jeansów, po prostu to zajmuje dużo miejsca w bagażu, niestety. No ale jak się podróżuje, a nie jeździ się na urlop, no to jednak trzeba rezygnować z czegoś takiego, jak na przykład, nie wiem, ubieranie się modnie, po prostu ubierasz się wygodnie i praktycznie w podróż, no więc właśnie poluję na jakieś shorty z Ocean Apart. Ale zaraz otworzymy najpierw buty, a temat Vinted zostawimy na inny raz albo na później, bo naprawdę niemieckie Vinted to jest coś cudownego. Ja tam kupuję non-stop jakieś ciuchy za euro, dwa i takie ceny ja rozumiem, a nie tak jak na przykład w Polsce, jak się mieszkało, no to nie wiem, meble, używane meble, które kilka lat stały u ludzi, są, nie wiem, stówkę czy dwie stówki tańsze niż to, co kupi się w sklepie, więc dla mnie takie coś nie ma w ogóle sensu. W Niemczech to leży na ulicy albo oddaje się za darmo na eBayu, z czego też kiedyś pierwsze mieszkanie tak umeblowałam. W tym mieszkaniu też chyba mam kilka rzeczy, które właśnie tak zgarnęłam z ulicy. Albo za darmożkę właśnie, albo za jakieś grosze typu 5-10 euro z eBaya. Także naprawdę, no, za to na przykład kocham życie w Niemczech. Ale zobaczmy, jak wyglądają buty. Dobra, otworzyłam karton poza kadrem. Może nie pokazuję wam adresów, ale uwaga, uwaga. Ta-da! Oh my god! Wiecie, co to jest? To są buty z Iron Fist. Seria zombie. Jezu, jak one mi się podobają. Ja niestety mam tylko problem z takimi butami, bo ja mam płaską piętę i ona mi po prostu wypada z takich butów. I najlepiej zawsze, jak jest zapięcie w kostce, jakiś paproch. Ale... Ej, no czy one nie są wspaniałe i cudowne? Błagam, niech mi ktoś powie, że są wspaniałe. Błagam, nie mówcie mi, że są okropne. No Boże, one są cudowne!
Jezu, tyle lat. Ja nie wiem, z 15 lat może czekałam na te buty i w końcu mam. No i popatrzcie, są praktycznie nówki, nie śmiganki. No widać, że tu było może raz przespacerowane w nich, ale tak poza tym zaraz je przymierzę. O Boże, są cudowne. Jeszcze poszłam je przepryskać trochę, żeby zdezynfekować, no ale Jezus, powiedzcie, że nie są fantastyczne. No przecież są idealne i rozmiar jest po prostu perfekt, bo jeżeli chodzi o szpilki, Bigos, zostaw kamerę. Jeżeli chodzi o szpilki, to zawsze mam problem, bo nie wiem, czy zamawiać rozmiar mniejszy, czy nie, no ale nie, są amazing, nie? Teraz jeszcze chciałabym mieć okazję, żeby gdzieś w nich kiedykolwiek wyjść, ale jak powiecie, taki małej czarnej, żeby pokazać charakter. Nie, no mega są, ja jestem zakochana. Jak mi ktoś napisze, że są brzydkie, to od razu blokuje, nie? Amazing! Fantastyczne są. No i widzicie, że od razu mi się humor poprawił, bo wcale nie był jakiś fantastyczny na dzisiaj. Fantastico. Hej, hej, właśnie wróciłam do domu i poprzychodziły mi grupowo paczki z AliExpress, które zamówiłam, bo powoli zaczynam szykować się do mojej wielkiej podróży dookoła świata. I zamówiłam parę gadżetów, które mogą mi być potrzebne lub się po prostu przydać w czasie podróży. Jeden z nich już sobie odpakowałam i to jest na przykład moje etui na telefon, bo ostatnio wam pokazywałam, że zamówiłam nowy telefon, którego dalej nie używam, jest wyłączony. Bo szkła, które zamówiłam w jednej przesyłce z telefonem, przyszły połamane, zrobiłam reklamację, kolejne też przyszły połamane, zrobiłam kolejną reklamację. Oddadzą mi teraz pieniądze i muszę zamówić skąd inąd, a nie chcę po prostu brać telefonu bez szkła, ponieważ ja telefonem rzucam po prostu w przestrzeń jak piłką. Także u mnie telefon bez szkła po prostu nie ma najmniejszego sensu. I zamówiłam takie etui z portfelem z tyłu, wiecie co? On wygląda tak i to jeszcze specjalnie pisałam do sprzedawcy na Ali, czy mają dokładnie ten, konkretnie ten model tego etui na telefon Xiaomi Mi 11, bo mieli na wszystkie Xiaomi, tylko nie na ten dokładnie. Był na Mi 11T, 11 Pro, 11 Ultra, znaczy Ultra i jakieś tam inne pierdy, lighty, nie lighty, no ale na samą Mi 11 nie mieli, ale okazało się, że mają na magazynie i wstawili aukcję specjalnie dla mnie. Wszystko pasuje, więc chyba model się zgadza. A tak strasznie mi zależało na tym, żeby mieć ten portfel, bo wiecie co, jak my podróżujemy na bagażu podręcznym, tak trochę na backpackersa i wychodzimy gdzieś w miasto wieczorem, to po prostu nie bierzemy ze sobą nic oprócz portfela i dokumentów. I zawsze wtedy je Harun nosi w zapiętej kieszeni i tak dalej, więc pomyślałam, że będę miała przynajmniej możliwość wsadzenia ich sobie tutaj, bo ja nawet wtedy torebki nie biorę, bo jest to po prostu problem. Gdzieś jakieś kieszonkowce, nie kieszonkowce i tak dalej, a to sobie mogę przewiesić na krótko, na długo. Także myślę, że to jest fajne rozwiązanie. Wezmę to na pewno w podróż, zobaczymy jak się sprawdzi. Zamówiłam też zwykłe etui takie na sznurku, ale wiecie, taki zwykły silikon też gdzieś tutaj w którejś z tych paczek jest. W razie jakby to mi się nie sprawdzało, to po prostu sobie w trakcie wymienię. Ale póki co to wygląda naprawdę spoko. Telefon z tego nie wypada, nie wyślizguje się, bo już próbowałam. Także przystępuję do otwierania paczek i zobaczymy, co mi tam jeszcze poprzychodziło. Usiłowałam kamerę ustawić tak, żebyście widzieli i trochę mnie, i trochę tego stołu, na którym będę wszystkie te procedury tutaj przedsięwziewać. Nieważne, żadne z tych słów pewnie nie istnieje, nie jestem pewna. Dobra, otwieram pierwszą pakę, zobaczymy co tu jest. I wszystkie te rzeczy właśnie to są gadżety do podróżowania. W ogóle sorry za mój appearance, ale po prostu wróciłam właśnie z pracy. Jest z milion stopni, co ja po prostu kocham, ale trochę się w aucie zgrzałam, bo klimę mam nie nabitą i po prostu jechałam z otwartymi wszystkimi oknami w samochodzie. Dobra, a więc dobra, tutaj mamy na przykład taki, to się nazywa Secret Wallet. Secret Wallet, czyli taki mega, taką mega cieniutką nerkę. Ona, widzicie, nie ma żadnej wypukłości. Jest po prostu zszyta na płasko, którą się zakłada pod koszulkę. I właśnie tak jak wam mówię, jak my gdzieś wychodzimy wieczorami, czy w ogóle w miasto i nie chcemy ze sobą nic brać, a tylko dokumenty są nam potrzebne, no to wtedy coś takiego byłoby nam potrzebne. Już kilka razy mówiliśmy o czymś takim i w końcu to zamówiłam z Ali, bo była jakaś tam promka z dostawą 12-dniową i jeszcze kupony powłączałam, także zobaczymy, czy nam się to sprawdzi. Zamki działają? Działają. No, także dobra, to będzie Harun nosił, pewnie nie ja.
ze względu na to, że moja skóra jest jaka jest i wszystko, co jest zapięte na skórze, mi się po prostu wrzyna i robi ze mnie dzika myślę. Kolejna rzecz to jest takie klasyczne etui silikonowe ze sznurkiem. Więc mówię, jak tam to będzie niewygodne, czy ten sznurek się okaże po prostu zbyt twardy, czy nawet jak mi się to zerwie gdzieś, bo tutaj są karabińczyki, no to wtedy wymienię sobie na to silikonowe. Albo nie wiem, ten portfel będzie mi strasznie nieporęczny, to wtedy mogę sobie wymienić na to, to mi nie zajmie miejsca nie wiadomo ile, ani wagi w bagażu, więc powinno się sprawdzić. A wiecie, my podróżujemy na plecaku 30x40x20 przez cały świat przez 4 tygodnie, także muszę zaoszczędzić na miejscu, bo jeszcze chcę drona wziąć. Kolejna rzecz... Kolejna rzecz to jest taki pasek. I wiecie, po co go wziąłam? Bo ja swój bagaż podręczny, to mam plecak z Cabin Zero o pojemności 40 litrów, bo tego są tam różne modele. Mam ten 40 litrów i on pasuje mi praktycznie do każdej linii lotniczej, jeżeli chodzi o wymiary. Jedynie do Ryanaira jest chyba 2,5 cm za szeroki, ale wiadomo, jak się go nie napakuje na twardo, w sensie mega zbitego, to wtedy pasuje, a to mogę przypiąć i Cabin Zero po prostu nie ma żadnych karabinczyków dookoła czy ekstra kieszonek, dlatego też on jest najbardziej pojemnym plecakiem o takich wymiarach, ponieważ kieszenie nam zabierają przestrzeń i po prostu wiecie, jakąś kurtkę czy buty przewiesić czy cokolwiek, co już mi się nie będzie mieścić do plecaka, a na drogę powrotną mogę to po prostu wrzucić na siebie, to tym paskiem sobie zapnę przy tej rączce, za którą się trzyma i mogę powiesić na tym kurtkę, mogę sobie tutaj docisnąć. Myślę, że to będzie spoko rzecz. Mogłam sobie to sama uszyć, ale po przeprowadzce, czyli od roku, jeszcze nie wstawiłam maszyny do domu i nie wiem, czy to kiedykolwiek się nastąpi, bo na razie stoi w piwnicy, bo nie mam absolutnie czasu na to, żeby jeszcze szyć, bo pracuję, żeby móc podróżować, także... No, ale myślę, że to też będzie spoko gadżet. I to mamy 4 gadżety, które przyszły wczoraj, a dzisiaj jeszcze wyciągłam ostatnią paczkę, bo chyba, o ile się nie mylę, zamówiłam właśnie 5 rzeczy. I zaraz Wam pokażę. I tego się mega nie mogę doczekać, ale to Wam pokażę może w osobnym wideo, żebym mogła ładnie, mądrze pociąć. Dobra, w ogóle... Nie mam tych paznokci, te mi już odpadły, dzisiaj muszę zrobić z paznokciami. Mówię, teraz ten weekend się po prostu zaszywam, nikogo nie wpuszczam, nie odbieram telefonów, nie mam je. Potrzebuję jednego weekendu, żeby poogarniać wszystko w domu, co mam do ogarnięcia, a możecie mi uwierzyć, że mam sporo. W tym skończenie studiów na przykład. I wyretuszowanie zdjęć, na które już klienci czekają, także muszę po prostu to zrobić. A to wiecie, co to są? To są torby kompresyjne. I ja to kiedyś zobaczyłam na... jakimś Instagramie, bo TikToka nie mam, nie lubię. Miałam, ale odinstalowałam, bo tego nie używam. Czy na jakichś shortsach, na czymś z tych, na którejś z tych rzeczy zobaczyłam właśnie jakaś dziewczyna pokazywała torby kompresyjne i tutaj mam 4, o ile się nie mylę, były w zestawie. Tak, jedna. O, to jest ta największa, dobra, myślałam, że to jest ta największa, ale nie jest większa. Druga, trzecia mała i czwarta to jest chyba na buty, ale to nie jest kompresyjna, po prostu taki worek, który sobie chyba podaruję. Czekajcie, bo nie widzę, czy mi się tu nagrywa. Nagrywa mi się. I wiecie, na czym polegają te torby? Może pokażę na tej małej, bo będzie chyba najłatwiej. Tutaj pakuje się... Czekajcie, bo to trzeba wszystko porozpinać. Okej. I tak, te kostki wyglądają w ten sposób. One są takie szerokie. I pakujemy tutaj do środka ubrania. Później zamykamy to tym pierwszym materiałem, tą pierwszą zawleczką. No i to dalej jest takich rozmiarów, jak to wypchaliśmy. A później, żeby jak najmniej miejsca w plecaku nam to zajmowało, to właśnie to jest tak, o widzicie, źle wszyte na przykład. Więc to jest wiadomo, to jest takiej gównianej jakości. Ale zapłaciłam za wszystkie 4 torby 11 euro, także może nie będę płakać, jak mi się to rozleci. I tą szerokość wtedy ściskamy kolejnym zamkiem, który spłaszcza te wszystkie ubrania, które mamy w środku zapakowane do takiej grubości. Zaraz coś postaram się przynieść i zobaczymy, czy to w ogóle działa. Będziemy sprawdzać. Wiecie co, zostało mi tylko trochę baterii, a nie mam czasu teraz załadować. I na przykład leżała mi tu kurtka, którą moja siostra mi podarowała ostatnio. I spróbuję sobie ją właśnie teraz złożyć tak mniej więcej.
i spróbować to ugnieść w którejś z tych toreb. Myślę, że ona się powinna w tą najmniejszą zmieścić. Więc dobra, rozpinamy. Zobaczymy, zobaczymy, czy to działa, czy faktycznie to mi to tak spłaszczy fajnie. Dobra, i pakuję tą kurtkę do środka. Akurat idealnie złożona. Wiecie, polecimy przez trzy pory roku praktycznie, będziemy w lecie, jesień i lato będziemy tylko zaliczać, no ale mimo wszystko potrzebuję i grubych, i cienkich ciuchów, a jestem strasznym zmarzluchem, więc będę potrzebować parę rzeczy sobie wziąć, a jeszcze do plecaka chcę spakować, mówię, drona, kamerę, mikrofon, jakieś pierdy po prostu. I wiem, że nie starczy mi miejsca, dlatego będę ograniczać wszystko. I dobra, zamykamy tą kostkę. Tu by się jeszcze nam coś zmieściło, jakiś t-shirt na górę czy coś, ale nie mam na razie nic pod ręką, a chciałabym to ogarnąć teraz. No i dobra. I co? I zamykamy. Dobra, tutaj już jak jest więcej, to trochę idzie oporniej, ale nie ma tragedii, bo tutaj trochę luzu zostawiłam w tej kostce mimo wszystko. No dobra, zamknęło się. Na pewno zajmuje to mniej miejsca, jak jest ogarnięte jednym opakowaniem, niż gdybym wrzuciła ją luźno. Natomiast jeszcze bym tutaj dopała pewnie na górę ze dwie koszulki, albo koszulkę i leginsy, i jeszcze bardziej bym to spłaściła. I wtedy zajmowałoby to mniej więcej taką samą powierzchnię, ale wiecie, nie byłoby to rozwalone po plecaku, łatwiej wtedy się w nim odnaleźć i coś poupychać jeszcze mimo wszystko. Dobra, zobaczymy, jak się będę pakować, na pewno Wam nagram filmik, jak u mnie wygląda proces pakowania i co ze sobą biorę. Na razie się cieszę, że to poprzychodziło na czas, mam jeszcze miesiąc do wylotu, ale i już po prostu muszę organizować, jeszcze załatwiam właśnie z moją mamą międzynarodowe prawo jazdy, ponieważ muszę to załatwić w Polsce. Muszę napisać upoważnienie, wypełnić wnioski i ogarnąć to po prostu tak, żeby wysłać dokumenty do rodziców. Mama musi to załatwić, później mi odesłać i to wszystko musi przyjść na czas, także mam ten weekend po prostu kupę papierkowej roboty i przy komputerze. Boję się, że się hemoroidów nabawię od tego siedzenia przy kompie, ale będę robić przerwy, bo założyłam, że jutro po prostu się w końcu wyśpię. No, także to są paczki z AliExpress, które poprzychodziły. Zobaczymy, czy się posprawdza. Ja zmykam i idę zrobić sobie jakiś obiadek, a my się widzimy później. Witam Was w piąteczek. Wyglądam jak idź i nie wracaj, ale właśnie wróciłam od weterynarza, bo Bigosik miał dzisiaj operację i niestety ma 9 ząbków usuniętych i teraz się po prostu regenerujemy po operacji, także przez weekend będziemy leżeć razem i się regenerować oboje. Tutaj jest nasz kolega. Będzie dobrze, nie? No. Niestety musiał mieć usunięte zęby, bo od kiedy go zaadoptowałam, czyli jakieś 4 lata temu, miał permanentne zapalenie dziąseł i w sumie operacja usunięcia zębów była mi odradzana przez kilku weterynarzy. No tam przez kilku, przez dwóch lub trzech, dwóch chyba. Ale w końcu już miał tak ostre zapalenie, że musiałam wziąć go do weta tutaj. I niestety skończyło się operacją, ale bardzo szybko wszystko załatwiliśmy, bo w sumie w zeszłą środę wzięłam go do weterynarza, a na dzisiaj miał termin operacji. Także mam nadzieję, że teraz polepszy się jego jakość życia. O, właśnie usiłuję wyjść, ale jeszcze się strasznie przewracam. Nie będziemy pokazywać, nie? Bo to jest triggerujące. Tak, wróć sobie do łóżeczka swojego. Tak, mama na podłodze położyła. No. No, także mam nadzieję, że nie podjęłam złej decyzji, że polepszę mu jakość życia. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że się okazuje, że niestety, ale ma napady padaczki i podczas operacji miał 3 napady. No i niestety będę go musiała obserwować, czy nie ma napadów w przyszłości. Jeżeli jakiś zaobserwuje, no to będzie dalsza diagnostyka. Na chwilę obecną na razie jest ok. Dostaliśmy w razie czego doraźne leki, żeby mu podać. Tutaj leży moje dziecko. No, także
zobaczymy, jak to wszystko będzie. Mam nadzieję, że teraz zacznie normalnie jeść, bo wcześniej miał problemy z jedzeniem. No, stres. Każda kocia mama lub psia lub jakakolwiek inna futrzata mama wie, że to boli i nas. Ale będzie wszystko dobrze, nie bibuś? Będzie ok. Witam was w kolejny dzień. Dzisiaj Bigosik trochę lepiej. Cały dzień sprzątałam, a Bigos oczywiście już miał na tyle siły, żeby stać pod drzwiami i krzyczeć na mnie, żeby mu je otworzyła, bo on chce na polko. Tak, jestem ze Śląska, chodzę na pole. I na chwilę go wypuściłam dzisiaj, ale upewniłam się, że no, jest w miarę stabilny. Stabilnie chodzi, bałam się tylko, czy gdzieś nie będzie skakać. No, poszedł na chwilę na dach, nigdzie nie szalał. Także myślę, że jest spoko. Dzisiaj już wcinał, rano musiałam zblendować kocią karmę. Nie pytajcie, jakie to jest doświadczenie, naprawdę. A później pojechałam do sklepu i kupiłam mu jakieś paszteciki i tak dalej, które w składzie nie mają mleka i sera. O co jest trudno, o dziwo, w kociej karmie, gdzie naprawdę myślałam, że no, to nie są mleczne produkty, a praktycznie każda jakaś pasta czy coś miała w składzie mleko. Albo ser właśnie. Ale udało mi się jakieś znaleźć. Jeszcze miałam kupon na Vitacrafta na karcie Kauflandu, więc akurat z Vitacraftu udało mi się kupić jakieś pierdy. Bardzo mu smakowało, co nie znaczy, że nie będę musiała już więcej blendować tej karmy. Ale jeszcze tylko ze 2-3 dni, oczywiście, jak otworzyłam piekarnik, w którym był kurczak, to myślałam, że mnie kot po prostu zadrapie na śmierć, bo tak mi się po nodze wspinał. Tak bardzo chcę jeść. No ale co zrobię? Nic nie zrobię. Nie mogłam mu dać, gdzie serce mi się kraja. Ja też wiem, że jest grono ludzi, które nie dokarmia kota ludzkim jedzeniem. Ja dokarmiam. Wiem, że nie powinnam, ale tak robię. No i co? I teraz Bibusiek sobie po prostu leży na kanapie, odpoczywa. Jeszcze wczoraj pakowałam, tutaj widzicie nawet z tyłu mi leży jeszcze jakaś owika, która mi została z wyprzedaży studio, ale wczoraj udało mi się jeszcze sprzedać parę rzeczy, więc dzisiaj byłam na poczcie w Kauflandzie i sprzątałam i teraz muszę iść i retuszować zdjęcia, czego mi się absolutnie nie chce, bo chciałam sobie w końcu posiedzieć po prostu i porobić nic, ale no niestety w Niemczech, tak jak już mówiłam, pieniądze z nieba nie spadają pomimo panujących w Polsce legend i muszę iść pracować. Także zostawiam was na chwilę z Bigosem i lecę, biorę się do roboty. Jak się, Bigosik, czujesz dzisiaj? Jest już lepiej, nie? Ale dalej jestem zmęczony strasznie, powiedz. Tak. I na okularach się super leży, matka ich nie może wziąć. Niu. O, już się denerwujemy? Za długi wywiad? No dobra. To powiedz wszystkim pa, pa. Miałam właśnie zacząć robić z retuszem i co? I okazuje się, że myszka nie działa. A Apple tak fantastycznie stworzył Magic Mouse, że ładuje się o moc podu. Mówiłam, że nie jestem fanką produktów Apple'a. Jeżeli nie mówiłam, to powtarzam teraz i zaznaczam. Nie umiem się na przykład przyzwyczaić do laptopa, którego mam już, no ja wiem, 2 lata? Jakoś tak, no może prawie 2 lata. W każdym razie, widzicie, sama się na to łapie, jest czasami ciężko spamiętać wszystko, bo ten system jest tak okrojony, że jest zbyt prosty, żeby go ogarnąć. Co, Bigosik? No tak, będziemy pracować razem. Tak, na kolanach siedzisz, tak? Nie wiem, czy nie widać cię chyba w kadrze, ale tutaj jest, proszę bardzo, pan Bigosławski z nami. Asystent numer 1, jeżeli się siada przy komputerze, nie? Także bierzemy się do pracy. Na szczęście mamy jeszcze rysik i pada. Idziemy pracować. Witam was w kolejnym pięknym tygodniu. Dawno mnie nie było, to znaczy, że nie wiecie, ale
tego vloga już montuję chyba trzeci tydzień i mam z tym mega problem, bo ostatnio nic się nie dzieje, albo się dzieje tyle, że po prostu nie jestem w stanie pamiętać, żeby jeszcze nagrywać i po prostu trochę to zaniedbam, ale wracam. Dzisiaj właśnie czekam, aż mi wyschnie podłoga, bo robię wielkie porządki, to znaczy niewielkie, ale takie cotygodniowe. I jak zwykle się narobił syf. Jeszcze spałam w dużym pokoju dzisiaj, ponieważ Bigos postanowił się zesikać do łóżka. Tragedia. I to dwa razy w ciągu 2 tygodni, ale wydaje mi się, że to po tej operacji tak mu odwaliło. I po prostu mści się teraz na mnie. Ale jeżeli chodzi o operację, no to nie ma go tutaj teraz, ale generalnie nawet nie czuć, że kot był operowany. Czuję się tak świetnie. Czy nie wiem, czy się czuję świetnie, ale zachowuję się, jakby się czuł świetnie, zaczął wszystko jeść, także jestem zadowolona. Chociaż rzeczywiście kupiłam mu ekstra puszki wysokomięsnej karmy dla kotów, no i oczywiście to nie smakuje. Także im droższe, tym gorsze i tym bardziej tego nie je. Natomiast no, wolałabym, żeby jadł zdrową karmę, a nie jakieś gówna z hipermarketu, no ale niestety chyba go nie przekonam, bo chodzi głodny już 1,5 dnia, bo wczoraj mu dałam po połowę puszki, dzisiaj mu dałam tą drugą połowę, tą wczorajszą jeszcze coś tam dziubnął, ale dzisiaj już nawet nie ma szans, żeby się na to popatrzył. Nawet czekam, zobaczymy, co tam kot wymyśli. Widzicie, suszarka na pranie już przygotowana, bo podkładkę na materac i prześcieradło wodoodporne już wyprałam, więc są już na łóżku, ale pierze się teraz kołdra, później jeszcze pościel, prześcieradła, po prostu tragedia. Ze 4 pralki przynajmniej trzeba puścić, jak Bigos mi zrobi niespodziankę. A niestety robi tak, kiedy jest chory i kiedy jest bardzo zestresowany. Jak widzicie, ja w końcu miałam fryzjera, w ogóle wiecie, to jest takie iść stąd, nie wracaj, ale postanawiałam tym razem obciąć grzywkę na prosto, to znaczy dalej ją mogę sobie ułożyć oczywiście na bok, tak jak była wcześniej, ale żeby mieć jeszcze możliwość zrobienia wariacji do przodu, no to mam w ten sposób. W końcu są rozjaśnione włosy, a ja za 3 tygodnie wyjeżdżam, także akurat przed wyjazdem przydałoby się te włosy zrobić. Dobra, idę ogarniać dalej i później do Was wrócę. Jeszcze muszę jechać po paczkę, bo przyszły mi ciuchy z Vinted i tak generalnie to chyba Wam zrobię filmik moich zakupów z Vinted, bo ostatnio tego pokupowałam dużo, bo moja najlepsza przyjaciółka wychodzi za mąż, więc musiałam skompletować sobie jakąś garderobę, a nie będę, wiecie, łazić po sklepach, tracić czas, wolę zrobić przez internet i w fajnych pieniądzach. Więc w ogóle niemieckie Vinted to jest mistrzostwo świata i chętnie Wam pokażę, co ja tutaj upolowałam, za jaką cenę. Także nie wiem, czy to jeszcze będzie w tym vlogu, czy nie. Ja na razie się zmywam i chyba jeszcze do Was wrócę, a później pójdę poskładać tego vloga. Dobra, po całym dniu pijama day, spania, odsypiania, w ogóle zeżarłam brownie, które upiekłam. Tak, miałam ochotę na brownie, więc upiekłam jakieś. O Jezu, sorry, ale mam włączonego Ringa. I wiecie co, i zażygałam się, po nim poszłam spać, po prostu tragedia, więc mam nauczkę, poszło całe do kosza. I co, i teraz pójdę ogarnąć facjatę i chyba wyjdę gdzieś do mojego ulubionego pubu, przypuszczam, że Was nie wezmę ze sobą, bo nie chce mi się targać kamery, ale no, mam ochotę gdzieś zrobić reset, po prostu pójść posłuchać dobrej muzyki, więc mam swój ukochany pub w Europa Center na Zoologische Garten. Jakby ktoś był z Berlina i się orientował, gdzie to jest, to gorąco polecam, w piwnicy galerii handlowej. Jest mega cudowny klimat, muzyka jest prześwietna, jest codziennie muzyka na żywo, także dzisiaj występuje zespół rockowo-country. Chyba go jeszcze nie widziałam, albo widziałam kiedyś, może raz, nie wiem, bo miałam okres, że praktycznie byłam co tydzień w pubie tam, ale od dawno mnie nie było, no i stwierdziłam, że może dzisiaj to jest ten dzień, że warto by było jeszcze skorzystać z tego, że nie wali żabami z nieba, nie ma jeszcze mrozu i pójść pożegnać sezon. W ogóle jak mam tak tą kamerę, to wygląda jak miała wąsa. No. Także idę ogarnąć facjatę, wrócę do Was i wychodzę. Dobra, ja się ogarnęłam i wychodzę. Jest zimno, bo sprawdziłam, więc ubrałam kurtkę. Pokażę Wam outfit w sumie, jak już tu stoję. Więc tak, kurtka Vinted, spódnica skupiona milion lat temu w Houndemie i w końcu się w nią mieszczę. Torebka Guess, ale tu w sumie mam tylko jedną taką i kupiłam ją, żeby użytkować resztę życia. Rajstopy z Gatty, z takim tutaj rozpierdakiem, które powinno być równo na udziale, już się zdążyło obkręcić. I moje nowe ukochane buty, też Wolves Vinted.
wiecie, one mają taką kieszonkę z Apple of Eden. Także idę, wychodzę i nie wiem, kiedy wrócę. Także widzimy się następnym razem. Ciao!